Mordo, przed obejrzeniem mam dla Ciebie jeszcze jedną informację, że mianowicie taką, że otworzyłem ostatnio serwer Discord, pewien widz mi pomógł w stworzeniu go, także jak chcesz wpaść, bo tam jest fajna, miła atmosferka, dużo piszemy, dużo gadamy, także zachęcam do wbicia, link w opisie. Siemano moi drodzy, jestem Emil, witam Was w nowym materiale na moim kanale. Przepraszam z góry, że była prawie tygodniowa przerwa, ale nie chciało mi się niczego nagrywać. Naprawdę miałem totalny brak motywacji, totalny brak chęci do nagrania czegoś na YouTube'a, ale teraz znalazłem dwa tematy, które chciałbym poruszyć i właśnie dzięki temu powstaje ten odcinek, także zapraszam. W tym odcinku poruszymy sobie dwa tematy, a pierwszym z nich będzie pewien zagraniczny kanał, który rzekomo przewidział śmierć znanych celebrytów w 2020 roku, a drugi temat to będzie kamerzysta oraz jego dość duża wpadka w najnowszym filmie. Także bez przedłużania zapraszam Was do oglądania, jeszcze tylko przed obejrzeniem zachęcam Cię drogi widzu do wpadnięcia na mojego Instagrama, ponieważ za każdego followa, jeśli robię spam serduszek, o ile nie masz prywatnego konta i musisz zalajkować najnowszą fotkę. To tyle, lecimy do pierwszego tematu. Pierwszym tematem jest pewien zagraniczny kanał, który nazywa się 2020 Vision i na tym kanale rzekomo zostały przewidziane daty śmierci znanych celebrytów w 2020 roku. Jak wejdziecie sobie na ten kanał, to zobaczycie coś takiego. No kanał, który ma ponad 100 tysięcy subskrypcji. Ostatni film opublikowany 3 lata temu. Zresztą większość jego materiałów jest sprzed 3 lat. I cała sprawa wygląda w ten sposób, że na przykład jak wejdziecie sobie w jego jeden film pod tytułem, no tam imię, nazwisko danego celebryty i tam jest przewidziana właśnie data jego śmierci w 2020 roku. I dużo osób zastanawiało się, czy mamy do czynienia z osobą, która przewidziała przyszłość i po prostu ma wgląd w to, co się stanie w 2020 roku, kiedy znany celebryta odejdzie. Słuchajcie, ja mam pewną teorię na ten temat i prawdopodobnie właśnie tak to wygląda. Moim zdaniem jest to zrobione w edytorze YouTube, ale spytacie się mnie, jak? Kiedy? Jak to możliwe, że to jest zrobione wszystko w edytorze? No mianowicie na przykład ktoś mógł sobie 3 lata temu nagrać film z różnymi przypadkowymi datami, i wtedy, kiedy na przykład umarła w 2020 roku dana osoba, dawna znana osoba, no to wtedy ten człowiek, właściciel tego kanału, edytował w edytorze YouTube, przyciął po prostu ten film na datę właśnie, w którym zmarła dana celebrytka, dany celebryta. I wtedy skrócił ten film do na przykład 5 sekund właśnie w miejsce, gdzie jest widoczna ta data zgodna ze śmiercią danego celebryty. No i wtedy rzekomo tutaj mamy, że 3 lata temu taki film powstał właśnie z tą datą i o tytule, znaczy no o tytule, w którym znajduje się imię i nazwisko tego celebryty. I cyk, mamy tutaj przewidzenie przyszłości, że o, w tym dniu właśnie umarła ta osoba i właśnie ten kanał jest odpowiedzialny za przewidywanie przyszłości i tak dalej. No, no to jest moim zdaniem właśnie teoria, która jest bardzo prawdopodobna. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to w ogóle nie jest creepy, po prostu gościu tutaj wybił się na tym, że rzekomo przewidział zgon danego celebryty, a tak naprawdę wszystko zrobił w edytorze i to wszystko było ukartowane, więc moim zdaniem jest to czysty fake i ta osoba nie potrafi przewidywać przyszłości, ale jak to woli, może Wy wierzycie, że faktycznie ta osoba jest odpowiedzialna za przewidzenie przyszłości i kiedy dana osoba wyzionie ducha. Także lecimy teraz do drugiego tematu, jakim jest kamerzysta oraz wpadka w film. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że Kamuś zaliczył wpadkę w najnowszym filmie pod tytułem To jest ostatni film na kanale. I tam sprawa wygląda w następujący sposób, że kamerzysta w pewnym momencie chyba się nie zorientował, że pokazał twarz właśnie w tym filmie. I teraz macie fragment tego, jak jest ta twarz widoczna. Chcesz zostać, no kolegami zostaniemy, tak? Chodź sobie. Nie będziemy przeszkadzać Adrianowi. Chociaż to nie wszystko się liczy dla YouTube'a. Uważam, że ten rek... Nie pamiętam, która to jest minuta i sekunda tego filmu, ale jak sami mogliście zobaczyć, no widać to ewidentnie, że to jest Łukasz Wawrzyniak, no ale każdy chyba już, każda osoba, która śledzi kamerzystę od dłuższego czasu, wie, że jest to Łukasz Wawrzyniak, tylko jest to już po prostu kolejny dowód potwierdzający tą tezę i czarno na białym teraz kolejne osoby niedowiarki mają właśnie tutaj pokazane, że jest to Łukasz. To co mi wiadomo, to teraz właśnie w tym fragmencie, gdzie Łukasz pokazał swoją twarz przypadkowo, jest teraz cenzura, także widać, że to nie było celowe, że nie był to celowy zamiar, żeby Łukasz pokazał fragment swojej twarzy na tym filmie. Była to wpadka, także tutaj fajnie, że ludzie wykrywają takie rzeczy i dzięki temu można się dowiedzieć, no, że to jest Łukasz Wawrzyniak. Wielkie dzięki za obejrzenie, co sądzicie o kanale 2020 Vision oraz o wpadce Łukasza Wawrzyniaka. Oczywiście napiszcie to w sekcji komentarzy.
Także pamiętajcie o subskrypcji, łapeczce w górze oraz zapraszam Was na mojego Instagrama. Tak jak mówiłem, za każdego follować robię spam serduszek. Musisz tylko mieć zafollowować i zalajkować najnowszą foteczkę. No i też możesz podać na mojego Snapchata, ponieważ robię dni z widzami, dokładnie też się zdarzają takie przypadki. No i ostatnio otworzyłem, słuchajcie, serwer Discord, na który Was serdecznie zapraszam, ponieważ czasami tam piszę, czasami gadamy, no i myślę, że fajna atmosferka tam panuje. Więc jak ktoś chce, link w opisie. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia.